Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie drodzy widzowie. Jest mi dzisiaj ogromnie miło ten świąteczny czas, który cały czas trwa. Chciałbym Państwa dzisiaj zaprosić na spotkanie z Wiesławem Błaszczykiem, który po raz kolejny przyjął do naszego studia po wielu zdarzeniach, po ostatniej też Harmonii Wszechświata, z informacjami, z nowym przesłaniem, również świątecznym i noworocznym. Witam bardzo serdecznie, Wiesław Błaszczyk. Dzień dobry, witam Ciebie, Michel, po długim czasie. Witam Ciebie i Jarka. Miło mi, że znowu mnie zaprosiliście, także cieszę się, że mogłem tutaj do Was przyjechać. Witam Państwa również. Dziękuję. Będziemy dzisiaj rozmawiać, no chyba od dawno Ci nie było, bo to na Lado Day byłeś ostatnio. Jakby upał, trochę rzeczy się zadziało. W lepszej kondycji, można powiedzieć, nie? No ale co zrobić? Czasami kondycja też się popsuje, nie? Opowiedz, co się działo przez ten cały czas, bo to pół roku. No przez te pół roku, proszę Państwa, po prostu nie wiem, jak to się stało, że dostałem udaru. Nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje, ale niestety, czyli stety, nie? Tak mówimy, nie? No. Spotkało mnie, mogę powiedzieć, choroba mi się przykleiła, co nigdy bym się nie spodziewał, że mnie, człowieka, który po lesie biega, który na rowerze jeździ, zdrowie, że takie coś, że zdrowie i dbałem o swoje zdrowie, a tu nagle bum i w szpitalu wylądowałem, nie? Także... No, przykro, to, ale się stało. To te złe rzeczy, gorsze rzeczy, tak. A te dobre? No. Też były przecież. Też były dobre, no, bo Harmonię Wszechświata robiliśmy we wrześniu i tak samo i teraz będzie w maju, na następnym 2024 roku. W maju będzie, ludzie są zaproszeni, także ja również liczę się z tym, że tam również powitam Was od nowa w nowym roku, 2024. Także Michel, Ciebie też zapraszam, żebyś przyjechał. No, nadal będzie pod Kościerzyną. Pod Kościerzyną znasz tą miejscowość, byłeś i wiesz, że tam piękna jest miejscowość. Tak, zresztą dużo ludzi z Państwa, którzy tam byli, mówią, że piękna energia tam jest i ja wiem, że tam jest, mogę powiedzieć, taka miejscowość wybrana przez boskość, przez aniołów, którzy naprawdę tam ludzie są tak zadowoleni, że tam mogą się spotkać, bo już mówią, że od nowa przyjeżdżają specjalnie, żeby tam przebywać. Choroba też sprawiła, że schudłeś trochę, chociaż dla mnie w ogóle się nie zmieniłeś od ostatniego razu, jak byłeś tutaj. Wiem, możliwe, ale dużo ludzi mówi, że schudłem, zresztą sam wiem, że schudłem 10 kilo, nie? Także to sporo, nie widać to jest dużo, nie? Ale jak to można powiedzieć, szpital wyciąga, nie? Bo w ogóle mogę powiedzieć, że w ogóle tam nie miałem apetytu, żeby tam jeść jedzenie te szpitalne, to nie dla mnie było, ale mogę powiedzieć, że jedzenie było dobre, ale nie miałem apetytu, żeby tam jeść, nie? Także łóżko też wyciąga, nie? Także nie spodziewałem się, że takie coś mnie spotka, a tu nagle ludzie przyjeżdżają, a ja się rozchorowałem, nie? Także, ale proszę Państwa, dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy tam byli, bo dlatego, że impreza się udała, bo mogę powiedzieć, w moim zastępstwie był Arek i Asia była, którzy prowadzili to i tak samo inne osoby, które się przyczyniły do tego, dlatego chciałbym podziękować teraz nawet podziękowanie za udział i zaangażowanie we wrześniowej Harmonii Barbarze Zalewskiej, Laurze Jędrzejach, Jarosławowi Filipkowi, Huzemu Mirkowi od Aury i jego żony, Andrzejowi Kwiatkowskiemu, ponadto
za wsparcie duchowe Antoninie Choszowskiej, Cezaremu Cesarzowi, jego muzyka towarzyszyła harmonii cały czas. Kolejne podziękowanie dla wszystkich osób, które przybyły i tworzyły harmonię. Dziękuję Wam z całego serca i tak samo, którą energię miłości przysyłaliście dla mnie, kiedy byłem w szpitalu. Dziękuję Wam za tą miłość, którą przesyłaliście dla mnie i dlatego, jak widzisz, nie, można powiedzieć, po dwóch miesiącach doszedłem do siebie. Tak prawdę powiedząc, to nie potrafiłem mówić, a teraz już mogę mówić, ręką mogę ruszać, co nie mogę. Tak samo jak wcześniej. No tak, widzisz, nie samo, że jak wcześniej, nie? No, nogi, ja, proszę Państwa, nogą nie mogłem lewą, bo miałem cały paraliż lewej strony, nie? Także, proszę Państwa, czuję się dobrze i mogę chodzić. No, nawet niektórzy się obawiali, czy dojadę tutaj do Was, bo to kawał drogi, ale co tu dla mnie 600 kilometrów, nie? Wiesz, jaki ja jestem, jak uparty jestem, niektórzy mówią, że jestem uparty, bo trzeba iść do przodu, nie wolno się cofać, trzeba iść do przodu. Dlatego ta boska miłość, ta energia boska, która mi zawsze towarzyszy, zresztą wiesz, tak teraz nawet tutaj przyjeżdżam zawsze z Biblią, bo ja mam szacunek, wielki szacunek, i ta Biblia mi pomaga, pomogła mi wyleczyć się, uzdrowić się, nie? Także, proszę Państwa, no, tutaj dokończymy jeszcze. Osoby, które wstępnie wyraziły chęć uczestniczenia w majowej harmonii. 17, 18, 19 maja. Pani Antonina Choszowska, Barbara Zalewska, Katarzyna Berdowska, Jarosław Filipek. Również podziękowania dla kierownictwa ośrodka, pani Asi i pana Sławka. To są ci ludzie, którzy dla nas oddają do dyspozycji ten ośrodek, piękny ośrodek, który, jak już mówiłem w poprzednich filmach, jest w bardzo pięknym położeniu, jest piękna energia. Także dziękujemy pani Asi, kierowniczce, która stara się o wszystko, i dla pana Sławka, kierownika całego ośrodka, oraz całego personelu serdeczne podziękowania. Zapraszamy również inne osoby oraz rodziców oraz młodzież i dzieci na wspaniałą imprezę Warto Tu Być, Debrzyno koło Kościerzyny. Proszę Państwa, również pozdrawiam pana Mateusza Zająca z Pondebic, który prawdopodobnie przyjedzie, mówił, że przyjedzie, który będzie nam przygrywał, bo gra na akordeonie i gra na keyboardzie, także będzie nam przygrywał, żeby było pięknie i wspaniale, tak jak było przedtem, bo muzyka nas uzdrawia, naprawdę muzyka piękna, no i myślę, w końcu, ja myślę, że i ty zagrasz piosenkę, którą skomponowałeś. Na nerwach na pewno. No na nerwach, ja nie chcę, ty masz przyjechać, nie masz, nie musisz, nie, tylko z twojej własnej woli, żebyś przyjechał i w harmonii był z nami tam, tak. Tak jak trzeba, żeby się uzdrowić, musimy żyć w harmonii naszego ducha i naszego ciała. Dlatego zapraszam Ciebie i będziemy robić tam znowu. Ja chcę poprowadzić piękną medytację, którą będę również tutaj, może w następnym filmie zrobimy przekaz energetyczny, który będę chciał przesłać miłość, energię boską dla ludzi. Zresztą będę mówił w następnym filmie, nie? O co się rozchodzi, nie? Także dziękuję jeszcze raz i tak jak mówiłem, pozdrawiam pana Mateusza Zająca z Pondebic. Wszystkiego dobrego, Mateusz. Dziękuję Tobie, że się zgłosiłeś do mnie, że dzwonisz do mnie. Wiem, że masz ciężką pracę, ale Ciebie wiem, że Bóg błogosławi. Dziękuję Tobie za modlitwę, bo jak się dowiedziałeś, to nawet mi powiedziałeś, że się modlić za mnie, żebym do zdrowia doszedł. Także dziękuję Tobie za Twoją modlitwę. Wiesławie, to piękne oczywiście słowa, zwłaszcza w ten
czasie, który teraz mamy, bo to i zaczyna się nowy rok, to też warto właśnie wykazać swoją wdzięczność za to, co inni dla nas zrobili, czy to gestem, czy to słowem, czy każdymkolwiek czynem. Powiedz proszę, po co są choroby? Dlaczego na przykład ciebie, człowieka, który dba o zdrowie, dba o tę duchowość, tak, zwłaszcza. Tak. No, nie będę cię przyrównywał do Hioba, czy tak i tak dalej, chociaż tutaj mocno jesteś osadzony w Starym Testamencie. Tak. Ale można byłoby powiedzieć, że jesteś bogobojny, bardziej tak. niż większość z nas. Tak, to prawda. Żyjesz bardzo surowo. Oczywiście nie do przesady, prawda? Bo wszystko jest dla tak, ludzi i też tak. Różne rzeczy tutaj stosujesz. Natomiast po co są choroby? Dlaczego cię choroba również dopadła? Ja sam, proszę Państwa, się zastanawiałem, dlaczego, nie powiem, że Bóg mnie ukarał za coś czy tego, ale po prostu jest, proszę Państwa, choroba jest w moich myślach. Jest tak, że coś muszę przerobić, nie? Ja wiem, że przerobiłem, dlatego że zawsze myślałem, powiem ci, Michel, że lekarze to, jak to dawniej myślałem, że to rzeźnicy, nie? A dzisiaj wiem, że lekarz dzisiaj, czy w moim mniemaniu, w mojej myślach jest piękną istotą to boską. To trochę podejście. Tak, no więc dostałem nauczkę, żeby inaczej o tych ludziach myśleć, nie? Żeby nie ci lekarze, proszę Państwa, bo miałem udar, dostałem dlatego, że miałem tętnicę tutaj, prawą stronę tętnicy miałem zapchaną, no a wiadomo, krew inaczej płynie, nie ma tego tlenu, po prostu inaczej to wszystko ciało się tego i to dochodzi do mózgu. Nie wiem, jak to tam w moim ciele jest i jak w ludzkim ciele, nie? Ale to taka nauczka jest, że też mogę powiedzieć, nie? Że szacunek do tych lekarzy dostałem duży za to, za co im dziękuję z całego, niech ich Bóg błogosławi. I tak samo dla pielęgniarek, nie? Nie wiedziałem, że to takie piękne istoty są, nie? No bo sobie wyobraź mężczyzna, który zostaje w szpitalu, nie może ręką ruszyć, ani nogą, ani mówić, nie? A ta obca kobieta ciebie obmywa, podaje ci kaczkę, żebyś mógł się załatwić i tak dalej, nie? Do kompania cię bierze. Wie, sobie wyobraź, jaki ja miałem, czułem, jaki ja wstyd czułem, nie? Bo gdzie obca kobieta pierwszy raz mnie widzi, a będzie mnie obmywać albo tak dalej, nie? Ale zrozumiałem ich ciężką pracę, jaką oni mają ciężką pracę i teraz mogę powiedzieć, że to są naprawdę aniołowie. Aniołowie te. Te panie, to wszystko, ci lekarze są stworzeni przez Boga tak samo i jak ja, i jak ty, i jak Jarek, wszyscy są aniołami, mogę powiedzieć, nie? Dlatego mogę powiedzieć, że taką szkołę dostałem przez tą chorobę. Wiem, że i inni są, wszyscy są, jesteśmy stworzeni przez Boga. Ale zobacz, nie myślałeś o tym, że to też poniekąd gdzieś tam, no... Bóg Bogiem, ale może gdybyś na przykład robił badania, gdybyś, kiedy byłeś ostatnio u kardiologa? U kardiologa prawie mogę powiedzieć, że nigdy nie byłem, no, nie? Właśnie. Żebym wiedział, że takie coś to może być to, nie? Ale ktoś to zrobił, żebym poszedł i się teraz, żeby to. Także nigdy nie robiłem żadnych, bo byłem, mogę powiedzieć, takim kozakiem. Ja zdrowy człowiek, nie? Tutaj wszystko dobrze, a dostałem nauczkę, nie? Że uważaj, bo coś może w każdej chwili się stać. Można powiedzieć, że nawet ty straciłeś w pewnym sensie pokorę wobec zdrowia, tak? Można powiedzieć. Mogę tak. Że byłeś tak, bardzo bogobojny tak, przed Bogiem, tak, ale niepokorny. Ale niepokorny przed lekarzem i przed innymi ludźmi, bo dlatego, że
uważałem, że lekarz mi niepotrzebny, tabletki mi niepotrzebne, bo Bóg wszystko załatwi za mnie, nie? No, także... A tu jeszcze wiesz, na antenie mówiłeś tak i tak i tak. No, no tak. Prawda? No. A tu w jednej chwili może wszystko się zmienić, proszę Państwa. W jednej sekundzie może wszystko się zmienić. Także mam szacunek do tego całego. Przedtem uważałem, że ja jestem jeden, jedyny tym światem, nie? A dzisiaj wiem, że wszechświat jest wszędzie i ze wszystkimi ludźmi. W każdym człowieku, nie? Także mogę powiedzieć, porządną nauczkę dostałem, nie? Za co dziękuję Bogu, dziękuję ludziom, którzy mi przysyłali. Poznałem przez to, proszę Państwa, poznałem taką panią, która przyjechała z Anglii, która miała być 7 dni, cały tydzień. I miałem jej zapewnić urlop, żeby tam była, a przyjechała i bezinteresownie zaczęła, ponieważ my się właściwie pierwszy dzień spotkaliśmy, nie? I od tego czasu ta pani mną się interesowała, jeździła ze mną do mnie, do szpitala. I opiekowała się. Opiekowała się przez te wszystkie dni, mogę powiedzieć, się mną opiekowała. Także dziękuję Wiesiu, dziękuję Tobie, dziękuję Bogu za to, że Ciebie spotkałem, że jesteś taką piękną istotą. I teraz wiem, że jednak jeszcze miłość jest na tym świecie, no, bo już mogę powiedzieć, że nieraz człowiek zwątpił w to, nie? Bo wszyscy, którzy liczyłeś, że ci pomogą, się odwrócili, a obcy ludzie, tak jak Asia i Arek, znasz Arka i Asię, znasz, nie? Którzy byli na tym, nie? Oni też kiedyś pomogli. Też. No, także, pamiętam. Proszę Państwa, dziękuję im, naprawdę są aniołami, aniołami w ludzkim ciele, no. Także dziękuję im, dziękuję Jarkowi. Dzisiaj już w ogóle program dziękczynny. Tak, dziękczynny. Ja no. Tylko mam nadzieję, że to gdzieś to nie tam to twoje serduszko zapukało, jak tą kobietę, wiesz, tam gdzieś... Jak poznałem? No właśnie, no. Że może mocniej zabiło serduszko. I, no może dlatego i zabiło ta... to serduszko dla tej pani i dlatego może coś takiego się stało, żeby lepiej się poznać, nie? Ale mam do tej pani wielki szacunek, mogę powiedzieć, tą boską miłość, którą kiedyś mi się pytałeś, abyś spotkał panią mnie, tak. Nawet zadałeś mi tutaj w tym studiu, nie? Abyś spotkał mnie, czy coś by się zmieniło, nie? Ja powiedziałem tobie, że tak, nie? I naprawdę serce moje się zmieniło, mam wielki szacunek i dziękuję, podziękowania dla ciebie, Wiesiu, że się spotkaliśmy i naprawdę jesteś wspaniałą kobietą, no. Ja myślę, że nic nie dzieje się bez przyczyny i to rzeczywiście wszystko, mimo że z jakimś tam może nie tragicznym, ale z takim nieoczekiwanym zwrotem, to, że znalazłeś się w szpitalu, to, że no, chyba największym takim doświadczeniem trudnym to było to, świadomość tego, że leżysz w szpitalu, a w tym samym czasie jest impreza, która jest dla ciebie tak bardzo ważna. Tak, bardzo ważna. Ludzie, no. Takie poczucie, że... Jak to się skończy, jak będzie, nie? Że nie stanąłeś no. Może na wysokości no. Zadania, tak, że tak. Cię nie ma, tak. Że jak to tak wiadomo, każdy z nas by sobie coś takiego... Każdy chciał ze mnie zobaczyć, podziękować, uścisnąć się, a tutaj mnie nie ma, nie? No, ale ja wam powiem, nie? Myślę, ja ci powiem, że ludzie nawet przyjeżdżali do mnie do szpitala i dziękowali mi, że chociaż wiedzieli, nawet już wiedzieli, że ja leżę w szpitalu, ale tak i tak przyjechali, specjalnie przyjechali, żeby ze względu na to, że mnie, że szacunek taki wielki dostałem od nich, nie? I zaufanie, że taką imprezę tworzę, nie? Bo jak twierdzę, to nie ja tworzę, to my tworzymy, nie? Bo harmonia wszechświata to ma być harmonia wszechświata, gdzie wszyscy razem tworzymy, a nie, że tylko ja. Także mogę powiedzieć w ten sposób również, proszę Państwa, że Bóg pokazał, że chociaż mnie nie ma, ale impreza ta, którą ja zacząłem, tak i tak będzie działać ze względu na to, że On też prowadzi w to, nie? Przez innych ludzi Bóg prowadził tą imprezę całą. Ja bym chciał Cię tylko, wiesz, Wiesławie prosić, bo
już to gdzieś zauważyłem, zresztą myśmy przed tym całym zdarzeniem też rozmawiali z sobą i chciałbym, żebyś mniej emocjonalnie do tego podchodził, do tych harmonii wszechświata. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy przez telefon? Tak, tak, tak. Nawet żeśmy się pokłócili. Ja twierdzę, nie, ja, Michel, nie twierdzę, żeśmy się kłócili, bo się nie kłóciliśmy, no, dlatego, że... nie zmieniło to między nami. Tak, to wymiana słów po prostu i to delikatna, kulturalna była, no. Także i ty coś zrozumiałeś i ja coś oczywiście zrozumiałem, nie? Także widzisz, jednak co to jest, można powiedzieć, to jest zaufanie do drugiego człowieka, ta miłość anielska jednego człowieka do drugiego, która płynie, bo jak wiesz, że zawsze tobie błogosławiłem i zawsze wspierałem ciebie, żeby wszystko tobie szło jak najlepiej, nie? Nigdy źle o tobie nie mówiłem. Pamiętaj, że masz do pomocy inne osoby, które na pewno są w stanie tobie pomóc. Tak, ale przedtem, Michel, ale przedtem nie wiedziałem, a teraz wiem. Nie? No, widocznie musiałeś tak zadzieć, jak się zadziało. Tak miało być. Nie ma, że niepotrzebnie, no widocznie tak miało być. Tak miało być. No. Teraz już wiesz, że jak organizujesz, to nie bierzesz wszystkiego na siebie, nie emocjonujesz się, nie przeżywasz tego, tak? Tak. Za dużo dostałem na głowę i tak przez to też uważam, że to przez to też tak mi, jak ja nieraz w szpitalu nawet mówię, jedna klepka mi uciekła gdzieś, nie? No i może ta jedna klepka tymczasowo mi uciekła. Zdarza się, każdemu się zdarza, tak, nikt nie jest ale mam wielkie zaufanie do Asi i do Arka, którzy to prowadzili w zamian. Zresztą mam bardzo wielki, bo to dla mnie to aniołowie. Sobie wyobraź, Michel, że ci ludzie zostali ze mną 2 tygodnie, oni codziennie po imprezie do domu nie pojechali, nie wiem dokładnie czy 2 tygodnie, ale gdzieś około 2 tygodni. Oni u mnie mieszkali, bo ja byłem w szpitalu, oni codziennie przyjeżdżali, nawet Asi, mówię, Asiu, ja, bo Asia przeważnie przywoziła mi malinę, mówię, ja w życiu tyle malin się nie najadłem, co ty mi na malinowy król. No i naprawdę, kiedy ze mną rozmawiałem, bo przeważnie co drugi dzień do mnie dzwonią, nie? To mówią, że mnie kochają, nie? Że przesyłają dużo miłości i ja czuję tą ich miłość, nie? Bo no i tak samo, a jeszcze jest Krzysiek Mech, następny anioł, bo jak Asia i Arek pojechali już do domu, to w tym czasie Krzysiek przyjechał, nie? Także dużo Krzyśkowi zawdzięczam i Asi, bo mnie wozili do lasu, na wózku mnie wozili kawał drogi taki od szpitala i ja czułem tą obecność boską, tą energię i przez to też mogę powiedzieć, że sam się uzdrawiałem, ale przez tą energię i przez tą miłość i tak jak zawsze wiesz, ja Biblię zawsze Boże, tak jak tutaj mam nawet Biblię, nie? Że czytam i naprawdę ten Duch Boży Święty mi dopomógł, że tak szybko doszłem do tego wszystkiego. Ja wiesz, ja naprawdę się cieszę, że to tak się skończyło dobrze, że jesteś w pełnej formie. Chciałbym cię jeszcze nadal prosić, żebyś z taką harmonią, skoro rozmawiam o harmonii, podchodził do tego wszystkiego. Ja niestety gdzieś tam też, patrząc wstecz, zauważyłem, że osoby, które kiedyś dostały się właśnie tutaj do programu, dostały, no, miały wywiady u nas i potem był taki gdzieś duży odzew od innych osób, od widzów, no to no, wiem przynajmniej o paru takich osobach, że no, niestety osoby odeszły z tego świata, bo to, nie wiem, to chyba wynikało z tego, że jest nagle przeciążenie totalne. To jest totalna zmiana myślenia. Zmiana wszystkiego, całego życia, bo nie wiem, jedna osoba, która robiła portrety numerologiczne, tych zleceń było tak dużo, nie wiem, to chyba do tego dochodzą emocje. Jeżeli ktoś wcześniej nie dba o swoje zdrowie, no to tak naprawdę niewiele trzeba, żeby doszło do tragedii. Zgadza się z tym. Dużo ludzi odchodzi, bo dlatego, że ja wam powiem, że przychodzi taka energia, że niektórzy ludzie nie wytrzymują. Trzeba po prostu zacząć inne myślenie, całkowite myślenie, a
i sobie zapamiętać tak jak ja. Przykładowo ja wiem, że moje ciało jest świątynią boską, nie? I ja to mam zakodowane, dlatego jak ja jadę do lasu, ja żyję z miłością, tą boską, tą energią, która mnie otacza w otoczeniu, w tym lecie, tym wszystko. Ja mam wielki szacunek do drzew, do roślin, do... Jak ja się cieszę, jak małe dziecko, jak ja zobaczę, że sarenka mi przebiegnie, że tu jakieś ptaszki śpiewają, że bociany czy czapla przyleci albo coś, nie? Bo to dawniej ja tego nie zauważyłem, a dzisiejszy czas ja to wszystko widzę, że ten świat jest jedną wielką pajęczyną połączony. Wszyscy jesteśmy jedną tą nicią, tą energią boską połączeni, ale większość ludzi, bo ta energia jest, istnieje, dlatego ja też będę mówił, przesyłał, będę energię, będziemy nagrywać, to będę przesyłał energię. I ta energia jest, ale ludzie nie wytrzymują nerwowo, bo to wchodzi na psychikę również, nie? Czyli może ja przez to też dostałem, przez tą zmianę, ten udar, nie? Ale ja wytrzymałem, a niektórzy ludzie nie wytrzymują. Nie? To jest ten cały problem. Nie? Wiesławie, bardzo Ci dzisiaj dziękuję za spotkanie, powoli zmierzając ku końcowi. Jak teraz Twój obecny stan, czy pozwala na to, że pomagasz innym, czy na razie potrzebujesz teraz miesiąc, jeszcze dwa? Proszę nie kontaktować się, nie dzwonić, nie pomagam, bo nie mam na tyle energii. Nie, już można, mamy na tyle energii, że nawet dzisiaj przed tutaj SMS-em jedna pani, no i nawet jak będziemy nagrywać na żywo, ludzie będą dzwonić prawdopodobnie, nie? Bo będą chcieli rozmawiać, nie? Podaj numer do siebie. 799-823-405 to jest mój numer telefonu. Można dzwonić o każdej porze, jeżeli nie mogę. No nie o każdej porze dnia i nocy, bo znowu wiesz. No bo znowu się rozkłada. Od 8 do 19. No tak mniej więcej do 20, nie? No. Ja tu chcę hamulce wciskać, wiesz. No. Także ja już tak nie jestem obciążony, bo zresztą Arek i Asia, oni to już jako zastępcy, mogę powiedzieć, są moi, nie? Także do nich można będzie dzwonić. Ja później podam numer telefonu do Arka, żeby zapisy, czy hotel, czy miejsce, rezerwacje, żeby rezerwacje robić. To już na wiosnę będziemy bliżej tego terminu, będziemy już konkretnie mówić, podawać, jak się zapisywać, ale teraz też mogą Państwo dzwonić na podany numer, zapytać, porozmawiać. A jak nie, to do mnie można jeszcze dzwonić, nie, i się zapytać, co jak, to ja wyślę ulotkę z SMS-em i się dowiecie, co. Wiesławie, życzę Ci wszystkiego dobrego na ten nowy rok 2024, żebyś był w pełni zdrowia cały czas, żeby przed Tobą były jeszcze długie lata dobrej formy. Oczywiście życia to wiadomo, ale dobrej formy, żebyś mógł nadal podróżować, chodzić po lasach, bo to jest twoje życie. No bez ruchu to chyba byłoby ciężko w Twoim przypadku. Tak, to prawda. Dziękuję Tobie. Dziękuję wszystkim ludziom za wsparcie, za przesyłanie energii, za przesyłanie światła. Wszyscy jesteśmy światłem Bożym, tylko trzeba to sobie zakodować w naszym umyśle, w naszej duszy. Bo nasza dusza, proszę Państwa, jest światłem, jest mądrością, w niej mieszka mądrość boska. Ale ludzie, niektórzy, proszę Państwa, nie widzą tej mądrości i dlatego cierpią. A mądrość pochodzi od Boga, a Bóg jest światłem, więc mądrość też jest światłem. I musimy sobie zakodować, ta energia, która w dzisiejszych czasach przyszła teraz, sami widzicie, co się dzieje, przychodzą duże zmiany. Zresztą ja będę nawet mówił w następnych filmach, dlaczego przyszły te zmiany, to wszystko. Także dziękujemy Bogu. Dziękujmy aniołom, bo dlatego, że
oni są, oni naprawdę są. Nie widzimy, niektórzy ludzie nie widzą, bo są nie tak bardzo uduchowieni. Ja mogę powiedzieć taką prawdę, że ich widzę, i wiem, że mi pomagają, naprawdę wiem, że pomagają. Dlatego nawet jak mówię o nich, to oni mnie wspierają w tym wszystkim. Nie? Także dziękuję Bogu jeszcze raz i Wam również i tak samo Tobie, Michel, i studiu VTV1. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Moim Państwa gościem był Wiesław Błaszczyk. Dobrej, spokojnej nocy. No, niech się darzy również Wam. Do zobaczenia.